samolot nazwany Koala. Niewielki, dwumiejscowy, z niewielkim silnikiem, o mocy około 80 koni mechanicznych i postanowił poprawić ten samolot. W ten sposób powstała konstrukcja zwana AT-1. Jednak ona nie spełniała oczekiwań konstruktora. W dalszym ciągu to nie było to, czego on oczekiwał, to nie było to, czego on chciał. Dlatego też skonstruował samolot AT-2. I ten strzelony przez synchronizator, ale ciekawa historia, bo przy zakupie samolotu... Zgadza się. Dla formacji CERFA zakupowany był samolot we Włoszech. To już było jakieś 5 lat temu i okazało się, kiedy samolot dotarł już do Polski, rozmontowaliśmy, otworzyliśmy wszystkie skrzynie i obserwujemy śmigło, a śmigło miało takie dwie przestrzeliny idealne, więc zaczęliśmy się zastanawiać nad historią tego samolotu, gdzie on pracował, dla kogo pracował i co woził, ale może o tym po tym, co widzimy tutaj na niebie. Rzeczywiście synchronizacja tego, jak strzelać przez śmigło, była spadkobierczynią właśnie tych 7 eskadry, 19 eskadry, czyli latałem w 1 eskadrze lotnictwa taktycznego na samolotach MiG-29 i my mieliśmy na burtach namalowany również taki sam znak, oznakę kościuszkowską. Co ona przedstawia? Że latanie Spitfire'em jest łatwiejsze od latania na takim Harvardzie z tego względu, że Spitfire ma 1500 koni mechanicznych przy tej samej masie, jest o wiele bardziej dynamiczny, o wiele więcej rzeczy można na nim zrobić, natomiast ten ma tylko 500, ta sama masa. W związku z tym, no to tak jak w samochodzie, też porównujemy moc i te przyspieszenia, te wszystkie rzeczy, parametry są nieco inne. Także Harvard był samolotem, który doskonale przygotowywał pilotów do latania niebawem samolot TS-11 Iskra, który powstał u nas w Polsce. A Harvard pięknie prezentuje się pilotowany pewną ręką Jacka Majynki. Jacek to jest człowiek, który przygodę z lotnictwem rozpoczynał między innymi na lotnisku w Nowym Targu, swoją tam kolekcję. Samolot, który widzieliśmy, Chipmunk, to również z kolekcji Jacka Majynki. Harvard, który pięknie prezentuje się, to także kolekcja Jacka Majynki. W tej kolekcji także Tiger Moments, przepiękny również wielokrotnie. Można powiedzieć, nawiązując do tego, że Witek Państwu opowiadał samolot, którym przecież także z Jackiem Majynką latała córka marszałka. Jadwiga Piłsudska jest. To podrektujmy się jeszcze, poobserwujmy tego Harvarda. Jak pięknie kręci ósemki na Mielecki. Tutaj są dzisiaj symulacje akcji ratowniczej. Śmigłowiec wysadził ze śmigłowca, zjechali na minach ratownicy, którzy udzielają pomocy. W normalnej sytuacji, czy w warunkach bojowych, bo też możemy mówić tutaj o Combat Search and Rescue, czy w ogóle, żeby poprzednie ochotniki wiatru nie starali się obrócić śmigłowca którąś ze stron. Dlatego zawsze pochodzi się w łożu wiatru, mogę wyposażone się w ciągarkę, która może być do 2 tysięcy maksymalne obciążenie. Powiem w ten sposób. Gotowy do lotu. Pilot, o czym wspominał Witek, oczywiście ma łączność z siłami, że tak powiem, które są na ziemi, czyli ze strażakami. Oczywiście cała mapa lasów, cały obszar, który patrolują dromadery, są podzielone na specjalne sektory, na specjalne kwadraty i tak łatwiej jest. Radziecka kopia, bo wtedy to był Związek Radziecki, amerykańskiego silnika Patton-Whitney 1600, to jakiś tam numer. Przepraszam, nie pamiętam dokładnie tego numeru. W każdym razie te silniki, czyli te pierwowzory tych silników rosyjskich czy radzieckich, były używane w samolotach między innymi. Dakota były używane między innymi w samolotach B-17 latająca fortecy. Także słuchając takiego silnika, takich dwóch silników, to tak jakbyśmy słuchali pół latającej fortecy, która miała tych silników 4. Zwróćcie Państwo uwagę na proste skrzydła, takie proste skrzydła, które generują dosyć duży kolegów. I cieszę się, że w taki sposób patrzymy tutaj wszyscy, patrzy w ten sposób Agencja Rozwoju Przemysłu, która 30 lat temu rozpoczęła procesy modernizacyjne na tym terenie, który niespodziankami, o których już wiele było wspomniane. Ja się bardzo cieszę, że w Karpacie, które lotnictwo stoi, może oczywiście w tym wyrazie tej promocji, tej edukacji, tego dzisiejszego spotkania pokazać tym, którzy lotnictwo kochają, którzy lotnictwo się zainteresują, bo przecież my na lotnictwo stawiamy. Dzisiaj trzeba kadr, dzisiaj trzeba tych, którzy będą w przyszłości projektowali samoloty i pracowali w tej naszej tej wielkiej specjalizacji, jakim jest lotnictwo i kosmos.
Państwa, 85 lat przemysłu lotniczego uważam za otwarte. Dziękuję naszym gościom. Dziękuję, że Państwo są z nami. Zapraszamy oczywiście do tego, aby być z nami do samego wieczoru, kiedy będzie jeszcze piękny, wieczorny pokaz lotniczy, a już za chwilę występ zespołu. Konsumpcja w ogóle jest bardzo popularna, szczególnie w państwach NATO. Amerykanie wykorzystują na bardzo szeroką skalę różne wersje tych głosów. Amerykanie budują z innymi silnikami, troszeczkę zmodyfikowanymi kablówkami, kablówki, które mają obniżoną działalność radarową. Natomiast ci z Państwa, którzy oglądali Black Hawk Down, czyli to jest właśnie taka konstrukcja, tak on wygląda. My tutaj mamy nasz produkt, powstał w końcu, z funduszy, które wspierają Sofa na manet dalsze zakupy i wymiana starszych głosów, wymiana na scenę aż w jeśli, drodzy Państwo, się desantowanie się z pokoju głosu członków załogi, oczywiście nie wiem, ślub stawi się. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Ja zawsze mówię, że zapisie się głosu, czyli zatrzymaniu głosu, wypiszcie sobie Państwo tak zwane punkty referencyjne, czyli na przykład kole. I pod tym kołem jest wieża kościoła, tak jak z mojego punktu widzenia. Proszę, zwróćcie Państwo uwagę, że to koło będzie na cały czas pierwsze głosu. To świadczy o tym, o puście pilotów, którzy utrzymują tę śmigłowiec w głowie. Proszę Państwa powiedzieć, że śmigłowiec jest układem niestatecznym. Wymaga cały czas kontroli. Ten samolot ma wzmocnioną przednią część kabiny po to, by w momencie, gdy przez przypadek pilot nie zauważy linii wysokiego napięcia, czyli energetycznego, który Państwo widzicie, na którym leczą lata Antoni Nowak, jest w malowaniu piątej armii amerykańskiej i jak mówi historia tego samolotu, siedział pilot i w drugiej kabinie siedział policjant, który miał stoper, który miał aparat fotograficzny i mierzył czas przejazdu pomiędzy wyznaczonymi punktami danego samochodu, jeżeli samochód przekroczył kadłubie tego samolotu, szwedzką mysz, takiego Jerry'ego szwedzkiego. To samoloty, które tuż po tym, kiedy zostały zdemobilizowane, rzeczywiście służyły także między innymi jako maszyny. Dał skrzydła po pierwsze ludziom w Stanach Zjednoczonych, a potem reszcie świata. Produkowany niepotycznej ilości sztuk. Ta konstrukcja jest na tyle udana, ta konstrukcja jest na tyle dobra, że ten samolot do dziś w zasadzie jest produkowana, w zasadzie na bazie tego samolotu produkowane są takie maszyny jak na przykład Carbon Cup, którym Łukasz Szczepiela całkiem niedawno wylądował na helipadzie pewnego hotelu Burj Al Arab. Więc to pokazuje, że ta konstrukcja górnopłata jest rzeczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem. Samolot, a już za chwilę słów kilka od naszego gościa, bo bardzo ważny samolot będziemy mieli szansę zobaczyć. No właśnie o tym samochodzie, o tym samolocie, przepraszam, chciałem powiedzieć, także momencik, bo tu ustalamy z Tomkiem jeszcze pewien scenariusz tego, co się będzie działo i co będziemy mówili. I szanowni Państwo, I-22
i Ryda, ale oddaję głos na scenę. Tam mamy fachowca, który dużo, dużo więcej opowie o tym samolocie niż ja mógłbym mu powiedzieć. A ze mną jest już Radosław Spół, firma Euroeco. Aby zobaczyć samolot i Ryda w locie, aby zobaczyć, aby usłyszeć ryk silników. Wierzymy, że można to zrobić. Podpisaliśmy taką umowę jako pierwsza z mieleckich firm. Wspieramy ten projekt. Wspieramy projekt przywrócenia po pasie. I jest to, szanowni państwo, ostatni egzemplarz, który może polecieć. Jak państwo dobrze wiecie, a mielczanie dobrze wiedzą, ponad 20 egzemplarzy wyprodukowanych możemy je dzisiaj podziwiać jedynie na pomnikach i w muzeach. Natomiast ten, który teraz dla Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła, za to co robią, że wybrali Mielec na swój dom, że przywracają lotność tym kultowym mieleckim samolotom. A myślę, że jednym z najważniejszych perełką jest właśnie samolot, który widzimy teraz na pasie. Ja zachęcam inne podmioty, inne firmy temu egzemplarzowi. Ja bardzo dziękuję za organizację tego wydarzenia. Bardzo dziękuję pilotom, tym głównym aktorom, którzy dzisiaj uświetniają nam te pokazy. Świetna praca. Bardzo dziękuję oczywiście panu marszałkowi za zorganizowanie, za wybranie Mielca. No, dla mnie, dla nas, myślę, że Mielec to najbardziej lotnicze miasto w Podkarpaciu. I takie jest. Nawet bym powiedział, że to lotnicza... Dziś, no, niestety, dyrektorem pokazów jest na pewno aura, która otacza dzisiaj tutaj Mielec i Podkarpacie, ale mamy nadzieję, że na razie to jest samolot. Jest takie dobre określenie, które przywędrowało do nas z Wielkiej Brytanii, które mówi w języku Szekspira, że good formation is a quiet formation, czyli dobra formacja to formacja cicha. I rzeczywiście, kiedy trenujemy w Krośnie, kiedy latamy na pokazach, komunikaty od Miecia Machnika dla całej reszty pilotów są bardzo krótkie i zwięzłe. To jest zazwyczaj w lewo, raz, w prawo, raz, rozejście, 3, 2, 1, lider. I co ciekawe również, każdy z tych samolotów pokonuje zupełnie inną drogę podczas tego pokazu. Tak samo jak w przypadku samolotów AT-3 należy podkreślić, że ten samolot jest rzeczywiście bardzo udany. Ja mam tylko cichą nadzieję, że dzisiejsze warunki również umożliwią nam, a w zasadzie informacji Celfast, zaprezentować między innymi rozejście. Zmiana formacji w tej chwili na inną. No i teraz etażerka. Taka jedna z figur, gdzie trzeba mieć rzeczywiście oczy dookoła. Możecie państwo usłyszeć gang silników, jak te silniki różnie pracują. Czasami słychać, że pilot zwiększa obroty, bądź też zmniejsza. Także dolatywać na pokazy to rzeczywiście ten trening formacji, kiedy lecimy całą czwórką i moment ustawienia się w tej etażerce, to rzeczywiście potrafi to powodować czasem to, że moje dłonie gdzieś wysoko łapią się o wiewki kabiny, żeby starać się odepnąć samolot, który jest nad nami jeszcze wyżej. Ale to rzeczywiście takie latanie, którego życzę, aby każdy z państwa spróbował. Jest to niesamowite przeżycie. Ja miałem relację, zobaczyli samolot myśliwski i no co tu dużo mówisz, no niektórzy z nich byli przerażeni, że tak blisko obok nich leci inny samolot. A tu mamy 2 metry, mamy czasami 1,5 metra. Tak to jest, dlatego tak bardzo ważne są dla nas warunki meteorologiczne i komunikat meteo, który otrzymujemy, bo przecież... Dokładnie. I teraz możemy zdradzić państwu pewną małą tajemnicę. Nasz lider, Miecio Machnik, lata na najsłabszym, jeżeli chodzi o moc, samolocie w całej formacji. Jego Moran ma raptem albo tylko, albo aż 100 koni mechanicznych. Już formacja jest zebrana, są nad pasem. Za chwileczkę defilują przed państwem, podkreślając swój tor lotu dymami. No i teraz jeszcze demonstrujemy stójkę. To jest taka figura, która pokazuje właściwości samolotu Morensoka, samolotu wyposażonego w sloty.
które pomagają powietrzu przykleić się do skrzydeł. Mieczysław Machnik w tym momencie z prędkością minimalną, około 70 km na godzinę, powolutku, powolutku krąży sobie. Widzimy, że te sloty są wypuszczone, klapy również wypuszczone i z delikatną prędkością, lekko manewrując tylko manetką gazu, Miecio teraz zaczyna dopiero rozpędzać samolot, a nasi skrzydłowi Daniel Arek i zamykający Kuba w tym momencie doganiają Mietka, który już oddał drążek i rozpędza swojego Morana. To taka figura, która któregoś dnia wpadła Mieciowi do głowy i stwierdziliśmy, że warto będzie spróbować. Rzeczywiście jest to dość, dość widowiskowe. I jednocześnie jest to trudne, dlatego że... Informacja Celfast w naszej żmijce. Jeden za drugim rozejście, lider. Prawo skrzydłowy, lewo skrzydłowy i zamykający Kuba Śliwiński. Informacja Celfast Flying Team prosto z Krosna. Cztery samoloty Morano Sokata. Szanowni Państwo, Mieczysław Machnik, Daniel Dębosz, Arek Nowak, Kuba Śliwiński. Najbardziej w tej przestrzeni musiałby się albo odłączyć od formacji, a w skrajnym przypadku niestety mogłoby nastąpić zderzenie z ziemią, mogłaby nastąpić kolizja. Red Bull Racing polega to na lataniu samolotem akrobacyjnym między takimi pylonami, można powiedzieć, slalom nad wodą, pomiędzy pylonami rozstawionymi. Oczywiście liczy się czas, precyzja pilotowania. I Łukasz był tym pierwszym polskim pilotem. Carbon Carbon wygląda bardzo podobnie, ale sama nazwa Carbon, czyli tworzyw sztuczny. Przepraszam, wypadła mi nazwa. Czy ktoś z Państwa może mi podpowiedzieć, jak się nazywa ten materiał zwęglowy taki? No dobrze, przypomnę sobie, jak się wymagała. Ale to są właśnie umiejętności Łukasza Szepili, który przerabia je na samoloty, które potem nazywa Draco. Tak, Draco niesamowicie wygląda, niby wilga z potężnym silnikiem, dużo większa, taka wilga na sterydach, która pakowała 5 lat na siłowni, jeszcze tam różne inne rzeczy. I jeszcze była na cyklu. Tak. Ale powiedziałem na początku, że Łukasz dochodził do tego mistrzostwa w bardzo trudną drogę. Otóż on jako młody człowiek, kilkunastoletni, 12 lat miał, biegał na lotnisko aeroklubowe, mył szybowce za piątaka. Po prostu umył szybowiec, zostawał 5 zł i on sobie odkładał na latanie. Już wtedy miał, mając kilkanaście lat, sprecyzowany i ściśle określony cel. Następnie jako młody człowiek po maturze wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie był ogrodnikiem, był nianią, zajmował się dziećmi, zarabiał każdy odłożony pieniądz, dokładnie funt, inwestował w pilotę liniach lotniczych, w komercyjnych liniach lotniczych, lata jako dowódca załogi. A no co może pilot robić po pracy? Latać, oczywiście, że latać, bo to wiadomo, że nasza filozofia hashtag trzelatać jest bardzo ważna i mam nadzieję, że Państwo również ją wyznają. Łukasz na co dzień powozi Airbusem A321. To rzeczywiście duży koń jest do jazdy. Mówił mi Łukasz kiedyś, oczywiście puszczając oko, że dziwna sprawa z tym joystickiem z boku w Airbusie na samym początku, kiedy zaczynał przygodę z lataniem na Airbusach, ale mówi, że potem ten drążek między nogami to on ma już w karbonie, którego właśnie obserwujemy, no i w samolocie Żywko Edge, tym wysokowyczynowym samolocie, na którym właśnie Łukasz brał udział w wyścigach Red Bull Air Race. Przelot taki. Po angielsku nazywa się to crabbing, my to nazywamy trawersowanie, więc no to niestety kończy się tragedią i jego jedynym świętem staje się 1 listopada. I muszę Państwu powiedzieć, że Łukasz ponad wszystko uwielbia latanie karbonem. Mówi, stary, to daje taki fan. Czystą zagrażdy, ale polską złotą. Także o tym samym pomyślałem, że także na razie Red Bull Racing.
Polega to na lataniu samolotem akrobacyjnym między takimi pylonami, można powiedzieć, że slalom nad wodą, pomiędzy pylonami rozstawionymi. Oczywiście liczy się czas, precyzja pilotowania. I Łukasz był tym pierwszym polskim pilotem. Carbon Cup. Serce teraz doskonale wykonana mijanka na wznoszeniu Royal Jordanian Falcons. Krótkie, dynamiczne komunikaty, które pozwalają całej formacji wiedzieć, co kto ma wykonać na niebie. Jeden z samolotów w pięknej konfiguracji lustrzanej. Takie lustereczko. Jeden z solistów oplata całą dwójkę swoim dymem. I kolejny solista, Royal Jordanian Falcons, przed Państwem. Szybkie zejście po solo i czas na... Jak połączyli niewidzialną nicią, przepięknie, mocno zadarli nosy swoich ekstr i bardzo ładnie, efektownie wykonana pęta na kierunku. Samoloty jakby były sklejone ze sobą. Całą formacją, bardzo trudny manewr. Trudny do utrzymania takiej formacji. Ale szanowni Państwo, mamy przed sobą mistrzów, więc dla nich to jest coś, można powiedzieć, normalnego. I panowie też potrafią przepięknie podzielić swój czas spędzony w siłach powietrznych, a potem jeszcze trening całej formacji, która przez cały tour, który trwa przez wakacje, przez sezon pokazowy, zwiedza rzeczywiście praktycznie cały świat. I
przepiękne rozejście w wykonaniu Royal Jordanian Falcons. Chybaszewski, jeden z najmłodszych pilotów akrobacyjnych w Polsce, który nie tak dawno ukończył Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie, kierunek cywilny, pilotaż statków powietrznych, po czym wyjechał do Anglii i tam zaczął treningi w lotach akrobacyjnych. Ciągle trenuje. Jego lista mistrzostw jeszcze jest stosunkowo krótka w porównaniu z tymi, których widzieliśmy niedawno. Jednak Maciek jest, tak jak wspomniałem, młodym człowiekiem i na pewno jeszcze wiele, wiele sukcesów przed nim, dlatego że nawet teraz może biały dym, ale również kolorowe dymy z końcówek skrzydeł. To zostawiamy pana państwa z Markiem Hojmem i jego samolotem Extra 330 SC. Szanowni Państwo, nie nazywamy tych figur, które wykonują piloci akrobacyjni, dlatego że jest to, powiedzmy sobie, nie do nazwania. To jest połączenie wielu figur, które my znamy jako pętle, beczki, ranwersy, wywroty, przewroty i różne inne figury. To jest połączenie kilku tych figur. To, co wykonują piloci akrobacyjni, to są figury autorotacyjne, czyli takie, gdzie samolot obraca się wokół dwóch osi jednocześnie. Ciężko byłoby je nazwać. Na zawodach akrobacji lotniczej zdefiniowanych jest chyba 7 tysięcy figur, o ile dobrze pamiętam. Więc proszę sobie wyobrazić, 7 tysięcy figur, które nazywamy, a żeby posługiwać się językiem angielskim, wystarczy znać 2000 słów i mamy poziom komunikatywny. Więc można powiedzieć, że figury akrobacji lotniczej to jest odrębny język. Szanowni Państwo, Extra 330, 300 koni mechanicznych, 330 koni mechanicznych, w zasadzie przeciążenie, jakie ten samolot może osiągnąć, to jest plus 10G, minus 10G, czyli takie przeciążenia działają na pilota, czyli tyle razy więcej pilot waży. Biorąc pod uwagę, że Marek Hoi może ważyć 78 kg i jeżeli wytworzy maksymalne przeciążenie 10G, to jego ciało w tym czasie waży 780 kg. Krew wtedy stara się odpłynąć, czy odpływa z górnych partii ciała do dolnych, w związku z tym nie donosi tlenu, hemoglobina nie donosi cząsteczek tlenu do mózgu, występuje niedotlenienie mózgu i to grozi. Jeśli ktoś jest niewytrenowany, jeżeli ktoś nie potrafi walczyć z przeciążeniem, doprowadza do utraty przytomności, do tak zwanego blackoutu. Pierwszym objawem przeciążenia działającego na organizm jest utrata widzenia kolorowego. Widzimy wszystko w szarościach. Tu się jest widzenie tunelowe, później jest tak zwany grey out, czyli utrata widzenia. Mamy tylko taką szarą ścianę.